pani Iwona Szymańska i pani Joanna Bednarczyk ze Stowarzyszenia Impuls Gośćmi Radia 5. Witam gorąco. Dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać na temat Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. To 2 kwietnia. 2 kwietnia, czyli jutro. No i nietypowe wydarzenie w Ełku to już od kilku lat. Podświetlenie na niebiesko niektórych budynków. Tak, to się zgadza. Taką tradycją już od wielu, wielu lat na całym świecie jest to, że 2 kwietnia, czyli w Dniu Świadomości Solidarności z osobami z autyzmem, najważniejsze budynki, główne budynki na całym świecie są podświetlane na niebiesko. A w Ełku co będzie podświetlone? Na pewno ratusz miejski, na pewno szkoła artystyczna. Ja tak się zastanawiałem i miałem pytać, dlaczego akurat kolor niebieski. No muszę zapytać, bo to jest fajna historia. No, kiedyś żona jakiegoś szejka sobie wymyśliła, że akurat kolor niebieski. Nie ma to podtekstu innego. No tak przypuszczamy, że chyba nie. Jej wysokość mozach małżonki emira Kataru, jeżeli się nie mylę. Tą ideę wsparła też Organizacja Narodów Zjednoczonych i przypuszczam, że to gdzieś tam razem było wymyślone właśnie kolor niebieski. No i w związku z tym co roku teraz chcemy, żeby osoby, które solidaryzują się z nami, z osobami chorymi na autyzm, bądź zapaliły światełko niebieskie, bądź też ubrały jakąś część garderoby, czy to bluzkę, spodnie, czy wstążeczkę, przypięły na znak solidarności właśnie z nami. No tak, bo to nie tylko podświetlenie na niebiesko, to również inne sposoby wyrażania swojej solidarności, ale kolor niebieski 2 kwietnia powinien królować na ulicach. I do tego zachęcamy. No to powiedzmy, czym jest autyzm? Nieraz już na naszej antenie mówiliśmy, ale musimy przypomnieć tak w kilku zdaniach. Autyzm jest to złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Występuje o wiele częściej niż zespół Downa, jest jednym z najpowszechniejszych problemów zdrowotnych obok teraz raka i cukrzycy. Jest zaburzeniem, u którego podstaw właśnie leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób też odbierają bodźce dotykowe, zmysłowe po prostu. Też trzeba dodać to, że to, co jest bardzo istotne w temacie autyzmu, to, że wczesna diagnoza i wczesne rozpoczęcie terapii jest naprawdę bardzo, bardzo ogromną szansą na to, że takie dziecko wcześniej zdiagnozowane będzie jako dorosłe prowadziło normalne życie i będzie normalnie funkcjonowało. My mówimy autyzm i kojarzy nam się właśnie dziecka. Tu się okazuje, że niekoniecznie dzieci, bo są osoby 20-kilkuletnie, też osoby autystyczne, no i są osoby dorosłe, 40-letnie, też autystyczne, ale nie zdiagnozowane, bo diagnozuje się autyzm dopiero od kilkudziesięciu lat. To się zgadza, a przypadków osób dorosłych niezdiagnozowanych, które jakby w różny sposób, czy same zaczęły postrzegać te zmiany u siebie, poznając temat, czy też ktoś zwrócił uwagę na to, czy też bardzo częstą sytuacją jest to, że dziecko, bo ta osoba, która nie ma zdiagnozowanego autyzmu, ona ma rodzinę, tak? I nagle u dziecka jest zdiagnozowany autyzm i się okazuje, że no halo, tak, właściwie to ja mam te cechy. I jakby znamy takie przypadki, gdzie w tym momencie ten rodzic dowiaduje się, że no to ja mam autyzm, tak? Przy tym dziecku. I tutaj właśnie to trzeba dodać, co też jest czasami zastanawiające, że równie dobrze bez terapii te osoby właśnie zakładają rodziny, mają rodziny, mają pracę. No kiedyś jak nie były diagnozowane, to i terapii nie było. No dokładnie, a jednak potrafią funkcjonować, więc wyobraźmy sobie, jak istotne jest to, żeby objąć terapią te dzieciaki, jak one mogą potem żyć jako dorośli. No i od tego jest właśnie Stowarzyszenie Impuls. Wiem, że działacie już kilka lat na terenie Ełku. Swoją opieką obejmujecie dokładnie 58 dzieci z ełckich szkół, a według danych, które znalazłem w internecie na stronach m.in. MOPR-u, jest informacja, że około setki takich dzieci znajduje się w ełckich szkołach. Jak wy pomagacie im? Tak naprawdę w szkołach i przedszkolach, ale zdecydowanie też i osoby trochę starsze, czyli dorosłe. Myślimy, że na terenie Ełku jest ponad 300 takich osób dotkniętych problemem autyzmu. Generalnie we współpracy z prezydentem miasta Ełku staramy się zapewnić jak największą gamę przeróżnych terapii. Od zeszłego roku mamy psychiatrę dziecięcego. W tym roku będziemy się posiłkować akwaterapią, integracją sensoryczną, treningiem umiejętności społecznych,
zajęciami tanecznymi, muzykoterapią, także trochę tych terapii będzie i myślimy, że uda się objąć jak największą liczbę dzieci i młodzieży. To, co też jest istotne, że psychiatra, który przez nas jakby przechodzi i my go organizujemy, jest dostępny dla wszystkich dzieci, nie tylko autystycznych, wszystkich osób niepełnoletnich mieszkających na terenie Ełku. Które potrzebują takiej pomocy bądź się wydaje. To też jest to wczesne diagnozowanie, wczesne rozpoznawanie nie tylko autyzmu, ale i innych zaburzeń. I myślę, że jeszcze dopełniając jakby Asię to, co wydaje się najważniejsze w naszym zadaniu, to w zadaniu stowarzyszenia, to że jest stałe miejsce, gdzie można uzyskać w razie wątpliwości, potrzeby, informacje, co to w ogóle jest, czy może mi to dotyczyć. I tutaj warto wspomnieć, że od niedawna mamy nową siedzibę impulsowni naszego punktu właśnie terapeutyczno-konsultacyjnego na ulicy Małeckich 3, lokal 8, gdzie są stałe dyżury we wtorki i środy. We wtorki od 10 do 13, a w środy od 15 do 19.